Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzięki, że tak licznie oglądacie serię. Dzisiaj oczywiście poddymiamy sobie widzowie w Gothica. Nie wiem, czy widzicie jakość 2K w ogóle. I od się kręca, jakie dzisiaj będą dymy. Witam serdecznie. Plan jest, słuchajcie, taki, że mamy tu przy okazji, jak miałem wyruszyć i prawdopodobnie dzisiaj w ogóle wyruszymy do miasta, także takie poddymianie, ale na streamie chłopy możesz wejść tam, tam to w ogóle jest zadyma i gramy w różne inne GigaCox gry, w których jestem GigaCox dobry, tak jak mówi właśnie tytuł. A tutaj, słuchajcie, przy okazji udało mi się spotkać kilka postaci, które kipnąłem tylko po to, żeby wam to oczywiście pokazać na odcinku, żebyście razem ze mną po prostu przeżywali tą giereczkę i żebyśmy mam nie grali, wszystko, czego potrzebujesz. Żebym nie grał tego solo i żebyście też widzieli to. Możemy tu sprzedać masz, dla ciebie różne jakieś mięsa masz, i tak dalej. On nam w giga koks da dużo siana, mam już 128 siana. I teraz tak, mam sporo sera, czy do tego szczura, jak ja dać ser do szczura, to on przyjmie do szczura? Z tego co kojarzę, ten chłop gdzieś tutaj był, nie? Gdzieś tutaj chyba, nie tu? Gdzieś on siedział z tym szczurem, plus zobaczcie, kogo spotkałem, no tak, to wam miałem pokazać. Jak wyruszałem, chciałem wyruszyć, słuchajcie, do miasta, bo mówię, no chyba tam trzeba się udać. I tak wyruszyłem i zobaczcie, przechodzę sobie tu, a tu mnie chłop zaczepia. Hej wędrowcze, widziałem, że podróżujesz sam. Podróżowanie samemu jest niebezpieczne. Pomogę ci, bez obaw. Powiedział garnek, a ja mu na to, daj mi spokój. Daj mi spokój. Spokój? To się da załatwić. Będę pilnował, by nikt cię nie zaczepiał. Kiedy będziemy z kimś walczyć? Walki są proste i przyjemne, wiesz? Jasne, garnek. Nie wiem. I ja se idę, mówię, daj mi spokój. Idę se idę, ja się odwracam, a ten garnek za mną biegnie. Mówię, co się dzieje, widzowie, co się dzieje? Ty, no jest to tak jak wrzut z Gothica jedynki. Podoba mi się to nawiązanie, nawet fajne. Jeszcze tutaj zobaczyłem, że ktoś gada, więc mówię, podejdę, zobaczę, co się dzieje. Hej, witam. Nowy. Powiedz no, czym jest dynia? Słucham? Dynia to wielki owoc, prawda? Oj, nie, nie. To przecież warzywo. Nowy zgodzi się ze mną, czyż nie? Wydaje mi się, że to warzywo. To warzywo. No i ja miałem rację. Trzymaj! Powiedz mi, jak udało ci się tutaj trafić? Chociaż lepiej mi nie mów. Sam się domyślę. No garnek jest niepełno sprytny, jak to zawsze mój. Stara kosa, ja bym sobie skubnął, jak tu stoi przy drzewie, to na pewno nikt nie używa, prawda garnek? Więc takie dwie interakcje mamy na start i dalej by się przydało raczej zastanowić, gdzie wyruszamy, co należy dalej zrobić. Myślę, że chwilę się zastanowimy, na przykład patrząc na tak zwaną tutaj mapę naszych misji, czyli udał się do zapasy do starej łodzi rybackiej. Znajdę ją na południe stąd, w okolicy drewnianego mostu. Południe stąd, czyli byśmy musieli znaleźć południowe wejście i rozumiem, że tam byśmy musieli udać się na misję, także najpierw musimy znaleźć południowe wejście. Kiedy zaatakuję? Spokojnie pokonam 5, nie! 10! I to gołymi rękoma! Poczekam chwilę, aż mu się skończą kwestie dialogowe. To jest północna brama, a my musimy do południowej, tak? Na południe stąd, w okolicy drewnianego mostu, a tylko południe skąd w sumie? Powinien szukać młodego, chuderlawego, typowy wiejski strój. A, ja wiem, który, słuchajcie, most. Chyba drewniany most to jest ten most, na którym piliśmy wino z bratem, o ile dobrze kojarzę. Więc jakieś tamte regiony bym się teraz udał na samym starcie. Ale to oczywiście montaż na żywo i kliknę tak zwane zatrzymanie, bo to myślę, że po drodze nic się ciekawego nie znajdzie. Czy garnek będzie się z nami bił? Bo to bym właściwie przetestował na samym początku. Czy gdy nadejdzie zagrożenie, garnek stanie oko w oko i postanowi nam pomóc, czy postanowi ratować się tak zwaną ucieczką? To bym jeszcze przetestował i chyba zaraz będziemy coś czuję mieli okazję przetestować to, bo rozumiem, że południowa brama to tu, tak?
Jest to południowa brama i tutaj gadaliśmy z tym ziomem, więc Folkar powiedział mi, że jego zamiennik udał się pod zapasy do starej łodzi. Znajdę go, ja mam za ciężkie paluchy w okolicy drewnianego mostu. Zamiennik wartownika nie wrócił. Powinien szukać młodego, hudrlawego chłopaka ze spiętymi włosami, ubranego w typowy wiejski strój bez rękawów, a to ja... Czy nie uważasz, że życie jest czasem za łatwe? Wydaje mi się, że mogłoby być dużo trudniejsze, bo to trochę nudne, gdy twój dzień jest prosty jak walka z zębaczem, a pokonanie go jest przecież bardzo proste. Ja myślę, Garnek, dlatego ty mi pomóc. Słuchaj, Folkrat, a ja nie wiem, czy ja go... Nie, chyba nie znaleźliśmy. Wydaje mi się, że tam był jedno ciało takiego chłopa, którego spotkałem. Pomyślałem, że to może być ten jego zamiennik. Do wieży sygnałowej, do winnicy. No wydaje mi się, że jeżeli on mówi, że musimy udać się na południe stąd i musimy udać się tutaj, jednak po prawo? Po prawo w teorii jest południe. Jak myślisz? Ilu ludzi mieszka na Archolos? Wydaje mi się, że na pewno więcej niż 10. Co prawda nigdy nie liczyłem, ale moja opinia dużo dla ciebie znaczy, prawda? Zaraz mnie ten garnek wkurwi. Wydaje mi się, że to jest południe stąd. W sensie na mapie to jest południe, więc wydaje mi się, że powinniśmy udać się tędy. Zobaczymy, czy garnek walczy. I zaraz wam oczywiście zatrzymy odcinek, bo nie ma co przedłużać. Plus, co miałem mówić? Miałem powiedzieć, słuchajcie, że Giga Koksami jesteście. Możecie zostawić lajka i wpaść na Twitcha, co już mówiłem w sumie. Ale miałem powiedzieć, że nie będę wam pokazywać tej bieganki i oczywiście wam to fastem zmontuję. Jak tylko nadarzy się okazja i zaraz coś czuję. Ja chcę tylko jednego wroga. Jak ludzie zareagowaliby, gdyby dowiedzieli się, że Inos ma siostrę? Na pewno ma. To naturalna kolej rzeczy. Każdy ma siostrę. Ja mam siostrę, więc inni też muszą mieć. Co prawda ona nigdy nie odpisuje na moje listy, ale... Ale pewnie nie robi tego specjalnie. Nie martw, garnek. W ogóle nie jesteś wkurwiający. Słuchaj, to jest do zamka, a to jest winnica. To jest pod tym przycisk mam pochodnie, fajnie wiedzieć. To wygląda jak południe to, czyli rozumiem, że ten jego ziomuś, którego mamy odnaleźć, udał się mniej więcej tutaj, tak? Znajdę ją, powiedział, że jego udał się po zapasy do starej łodzi rybackiej, na południe stąd w okolicy drewnianego mostu. No jest to na południe, jest to... O, odnaleźć Rofa. Jest jakaś aktu... Uważasz, że wioska to najlepsze miejsce na wyspie? Wioska to cudowne miejsce. Nie to, co to śmierdzące i brudne miasto. Ćwiczyłem nawet przemowę o tym, jak wspaniała jest wioska. Kiedyś cię opowiem. Mhm. Mamy jakąś aktualizację. Most jest, łódka jest chyba tutaj. Zdaje się, że słyszę wilki po drugiej stronie mostu. Może zmęczyły Rolfa. Zaraz się o tym przekonamy. Widzę też tak zwane... To nie są zębacze. Jak one mają na... To są... Ja już nie pamiętam. A może to są zębacze? Cokolwiek to jest, idziemy go na pewno pokonać i zobaczymy, jak zareaguje garnek. Garnek. A, ja nie mam łuku! Dobra, ciochasz, garnek. To są wygodniałe topielce, ale my bez łuku to my se możemy, kurwa... garnek! Garnek mnie zrobił w tak zwanego chuja. Słuchaj, garnek, tyś nie bijesz w ogóle nic. Zrób dla widza, pobij coś. Dobra, ja tu bezpieczny, tu mnie na pewno nie... Garnek, ciachaj! Garnek! Garnek! Dobra. Garnek to jednak giga fujara jest, on tylko biegnie i nic nie robi, czekajcie. Może jak wczytam, to on tam podbiegnie i zacznie atakować, jeżeli ja pierwszy nie zaatakuję. Zobaczymy, czy tylko udaje, że bije. Może widzowie i wkurwiający, ale chyba pomocny trochę przeciwnik A gdzie ja, kurwa, wczytałem save'a? Jak to nie ten save został wczytany? O! Wiesz, że żadna walka nie jest niebezpieczna? Tak naprawdę każda potyczka jest bardzo łatwa. Czasem nawet nudna, ale wspólnie na pewno jest ciekawiej, co nie? Jeszcze raz. Słuchaj, wrogowie. Widzisz, garnek? Widzisz? Zobacz. Potwory. Atakuj.
Nie, on tylko bejtuje, tak? Pierdolony garnek. Nie no, rozdupcam garnka, też rozdupcę. Najpierw tego topielca jebanego, a później tego garnka rozpierdolę w pół. Co to ma być? Mam przynajmniej fajnego range'a tą bronią. Ole, ciosa walłem. Fajnie jest ten range spoko, więc spoko. Ale tak poza tym gigantycznie. Dobra. Nie no, garnek. Teraz to już. Wiesz, że kiedyś mój przyjaciel powiedział, jak bardzo nie lubi ludzi z miasta? Jak przyjechał do nas miejski kupiec, to mu powiedziałem: mój przyjaciel uważa, że jesteś śmierdzącym grubasem. Kupiec był wściekły. Ale co dziwne, mój przyjaciel też był niezadowolony. Dziwne. Przecież powtórzyłem tylko jego słowa. Słuchaj, garnek. A ja nie mam strzał? Mam strzał. Mały kołsan, znaczy tych strzał, pewnie, że otworzę, będę miał stówkę. No stówa to w sumie nie jest dużo, te strzały wchodzą dość szybko. Opinie o mieście są przesadzone. Jedyne dobre miejsce na wyspie to wioska. Super, garnek, super. A teraz patrz. Wyciąga łuk. Przez chwilę myślałem, że przypadkiem zatrzymałem. No już odkładam broń. Tylko cię ciachnę raz. Słuchaj, może ci ten głupi pomysł wyjdzie z głowy, żeby mnie tu zaczepiać. Czyli garnek to taki rodzaj wrzoda. Fajne nawiązanie, podoba mi się, szkoda, że nic nie robi, ale w sumie śmieszne, bo myślisz, że on coś porobi, on tylko stoi obok i udaje, że coś robi, więc jakby normalnie siebie w prawdziwym życiu widział. Jakbym się w pracy widzowie widział. Stoję obok i udajemy, że coś robimy. Wiadomo. Słuchaj, garnek. Ty. Garnek. Garnek. Nic tu nie ma. Garnek. Garnek. Nie. Garnek. Że nie chciałem się zabić. Coś ty najlepszego narobił, garnek. Dobra, wczytam to, bo ja nie chcę zabijać garnka, ale może tylko trzeba zabić, a zobaczymy. Przecież on był taki młody. Wiesz, że żadna. Jasne, że wiem. Dobra, chodź tu i mnie wkurwaj. Cios. A ty naprawdę. Ty giniesz za każdym. Jak ja cię zabiję, to ty giniesz? No nic. Taki los już jego, Sadek. Przykro mi. Idziemy kontynuować misję, którą mamy do zrobienia. A nie mam kołczanów jebanych, zapomniałem. Kurwa, i topielec mnie goni. Szybko, tab, zjazd w dół, mały kołczan, cyk, 10 strzał, już jest w porządku. Wujeczka, broń, a dobra, nie gonią nas, a był taki dźwięk, jakby nas gonili. Co wam powiem, myślę, że razem sobie wybijemy te topielce. Jak będzie jakaś dłuższa droga i faktycznie będę gdzieś, bo to nie ma tak sensu chyba trochę, żeby te odcinki były tak mega pociachane, jakby to faktycznie była montowana seria. Wydaje mi się, że o wiele bardziej będziemy się bawić tutaj, nagrywając to takim jednym większym ciągiem. Natomiast możecie napisać, jakbyście preferowali tę serię. Ja tam jestem flexible. Chcecie, to ja wam mogę wszystko zrobić dla widza, mogę. A już na streamach, to co my nie robimy dla widza, jak ja normalnie nauczyłem się świece dla widzów robić, żeby poddymiać. Dobra, 70 golda, szkoda niestety jest jedna sprawa jest przykra, że ja nie umiem, ja niestety, słuchajcie, nie umiem w pazury i wyciąganie tych pazurów i to jest trochę smutne, bo z tych wygłodniałych topielców mógłbym pozbierać, wydaje mi się, całkiem fajne rzeczy. Błotniak. Błotniaka na pewno też super rzeczy mógłbym wyciągnąć. Ale no niestety, Sadek. Gdyby on mi ciosa nie zadał, ale on jest wolny, jak to żółw jest. Dobra, jest tanki, ale wolny. Niczego tu nie znajdę. No i niczego tu nie znajdę, tak bym mógł na pewno zajebiste rzeczy pozbierać i posprzedawać. No trudno. Więc nie wiem w sumie, chyba nie zabijamy ich. Po co? Jak ktoś nas stanie na drodze. A przede wszystkim raczej wilki albo coś takiego warto by było zabijać, bo z nich przynajmniej mam skóry, nie? To jest spoko. Widzę, że tam gdzie zabiję potwory, to one się chyba nie respią niestety. No i to jest akurat smutna informacja. Bo... O! Bo... Zaraz wam powiem. Bo nie mam już polować, tam nie mogę.
Zanowiłem odwiedzić most, na którym niedawno odpoczywaliśmy z Jornem, w nadziei, że odnajdę tam jakiś ślad mojego brata. Niestety w pobliżu nie znalazłem Jorna ani niczego, co by wskazywało, że mógł tędy przechodzić. No raczej zupełnie nie dlatego, szczerze mówiąc, tu przybyłem, ale okej. Okay. Co tu jest? Co to jest? Słyszałem cię! Powiedz! Ktoś krzyczał pomocy! Ja pomóc! Gdzie jest ta pomoc potrzebna? A widzę, do góry pomoc! Już pomagam. Jo cię kręca, dlatego właśnie nie zatrzymujemy nagrywania. Młody sierwojad, cyk. Sierwojadów dostaniemy mięso, mięso możemy sprzedać, więc giga warp. Zawsze jakiś ważny saving jest, warto jest saving walnąć. Tam widziałem chłopa. Jak on potrzebuje pomocy, jak my pomóc? Dla widza? Pewnie, znaczy dla... O, a to kto? No chyba to jest... Ty... Jocie Kryńca, krąg pierwszy, magiczne rzeczy. W magię może też bym poszedł, może to był ten zastępca, chociaż wydaje mi się, że w takim wypadku... Szkielet go... Co wy tacy tanki? Pojebało wam się? Odjebało ci już od kaski? Co ty kurwa? Czemu oni takie... Nie no, nie mam szans z goblinami, szkieletami. To jakieś gigakoksy są. Tego warto jest zrobić zapisy. Cytujemy. Nie, widzowie, to ten most. Pasy chłop normalnie z tego i są łowi ryby. To ten most z tego, gdzie dosłownie jesteśmy teraz. Jak my teraz będziemy poznawać te wszystkie grafiki? To się z loading screenów? To prawdziwe miejsca są? I ocie kierynce. Ale by były jajca. Dobra, to do środka no nie wejdziemy niestety. Jeszcze jesteśmy zbyt gigaboby. A szkoda, bo na pewno tam są naprawdę fajne rzeczy. No ale nic. Idziemy zabić kogo? Dzika, wydaje mi się. Krwiopijce też możemy zabić. Chodźmy tu. Tych problem z tymi krwiopijcami jest taki, że ja bym się naprawdę nauczył tych ściągać te pazury albo ściągać te skrzydła. Ja bym sobie tu chodził i wiecie, ile bym siana za to dostawał? A tak to ja dostaję z nich nic. 50 expo, to jest... Dlaczego plądrować? O kurwa, to jest ta bestia! To jest ta bestia, o której mówią. Na bank to jest ta bestia. To ja tam kurwa nie podchodzę nawet. Szybki zejwik i nie ma szans. To jest jakiś dojebany czarny dzik. Nie mam, po prostu nie jest mody, tylko jest normalnym dzikiem, tak? Dobra, nie jest jakiś turbo donki. Nie jest jakiś najprzepotężniejszy, więc spoko. Za dzika może dostanę więcej... Jest za skóry niż za młodego, na pewno expa chyba dostaje więcej. Poka? Nie jest, chyba tyle samo jest. Skóra dzika, nie jest jakaś skóra giga dzika albo coś. Zobaczmy. Warto, wydaje mi się, byłoby... Kurwa, ile tu szkieletów. Wydaje mi się, że warto byłoby się rozejrzeć w tamte okolicy. Może zajść na przykład cieniostwór, jo, cię kręca. Na pewno sobie nie poradzimy z cieniostworem. Ale może warto by było tam... Na cichaczu znaleźć jakieś zwłoki na przykład. Nie ma. Albo coś takiego. Wydaje mi się, że fajnie, że to jest podzielone. Na przykład mięso dzika to mięso z dzika. Nie wiem, czy w Gothiku 2 i tak dalej to po prostu nie nazywało się mięso. Ale mogę się mylić w sumie. A to kurwa jest niedźwiedź? Czy to jest do kurwy jebany niedźwiedź? Ja pierdolę. Nie, o. Rozjebień. Ta! No to nieźle se rozjebałem niedźwiedzia. Jak ten niedźwiedź to 3 razy kurwa gigakoks jest bardziej niż ten cieniosur pewnie. Niedźwiedź. Nice. Koks, ty, jak ja mam już Gothika 3 chyba ogrywam po tej serii normalnie. Dobra widzowie. Mam wrażenie, że dziwnie wyglądałem, więc ustawiłem trochę inaczej kamerkę. Proponuję... Ale nawet jak ja podejdę od pleców, to chyba mnie ten cieniostwór kurwa zauważy, co? A nie, on se śpi. Dobra, to niech się śpi. Śpi. Nic się nie martw. Nic się nie dzieje, słuchaj. Nic się nie dzieje. Podchodzimy z oczym, że tu nie ma jakichś zwłok, bo to jest ten potwór. Ale tu coś chyba widzę. To po prostu kawałek drewna? Chyba tak, chyba kawałek kurwa paproci. Nie wiedziałem, że paproć ma kurwa drewnianą łodygę. Ale już dobra, pomijmy ten fakt. Dobra, śpi, nic się tu nie dzieje.
Dobra, czyli rozumiem, jaką bestię mamy zabić. No, umówmy się, nie jesteśmy ani gotowi na cieniostwora, ani nie znamy się na niczym. Jesteśmy, kurwa, bezużyteczni. W starciu z cieniostworem nie mamy najmniejszych szans. Nawet wydaje mi się, że za pomocą, kurwa, speli by nas rozdupcył. Nawet jakbym rzucił największego spela na świecie, jakiegoś, kurwa, kula giga ognia, bo coś takiego, to i tak by nas tych cyk i tyle mi by się skończyło. Mam nadzieję, że się nie obudził. Nie. Dobra, także idziemy pomóc naszemu kompanowi, znaczy nie naszemu. Jakiś chłop potrzebuje pomocy, to ja pomóc, co nie pomóc dla kumpla, znaczy dla zioma, znaczy dla obywatela, kurwa, Archolos. Pewnie, że pomóc. Dałaby się ta wędka, ten kurwa połowił ryby, no. Trzeba zainwestować w wędkę. Zobacz, chłop, jakie tu kurwa łowiska są. Wydaje mi się, że inwestycje. No już pomagam, ale co? A, bo tu wilki są. Młode wilki, młode wilki. Dobra, do dupy jesteście, te młode wilki. No, ej, nie mogę cię natrafić w ogóle, to jest nie fair fest. Dobra. Bierę skórę, skórę fajnie sprzedamy, mięso fajnie sprzedamy. I to jest fajne, że tak można zarabiać. Mniej więcej mam plan na to, jak zarabiać tu pitok. Już ci pomagam, chłopie. A tam ktoś leży, a nie, to dynia. Dobra, tam zaraz pójdziemy. No pomogłem przecież, kurwa. Pokój półki skalnej, na której ukrył się row, zebrało się kilka wygodniałych wilków, ale na szczęście nie sprawiły mi większych problemów. Facet wygląda na zbyt przerażonego, żeby do mnie zejść. Chyba muszę wspiąć się na górę i z nim porozmawiać. Kurwa, jak się wspiąć na górę i z nim porozmawiać? A jak się tam wchodzi w ogóle? Jak chłopie z szoku, ty. Jak ty tam wbiłeś w ogóle? Tędy? Dobra. No nic, to co? Te wygłodniałe to piece to są raczej na 3 hity, 2 hity. Muszę trafiać bardziej i więcej strzał kupować i ich aż tyle nie marnować. Czy to po drugiej stronie to jest... Co to jest po drugiej stronie? To jest bagienne ziele? To jest bagienne ziele, które mogę zebrać? Mam nadzieję, że tak, widzowie. Szybko, żeby tu nie podszedł pan błotniak. Cyk. Tyk. Muszę się więcej nauczyć, kurwa, z łuku, umiejętności włók. To jest tragedia, kurwa, z tym strzelaniem. A ile pewnie za tą skorupę, jakbym umiał skorupę błotniaka. I o, cię kręcę. O, to była dziwna zmiana pogody, albo zmiana tekstur. Ile byśmy dostali pewnie siona? Tu nie znajdę. Tak co najwyżej to mogę dostać, ale kij w oko. Idę, bo to zobaczę, co to jest. Czy to jest bagienne ziele? Rzeczny mirt. No to nie jest sadek bagienny ziele. Chyba tędy się wchodzi. Tak wygląda te półki skalne, jakby tędy się wbijało. O kurwa. No i tu już może być tak zwany problemos. Pan problemos może nastąpić. Jaszczur? Kurwa. Przecież ty giga na pewno... Oj. No wszystko. Pograne. Niezły pan jaszczur, nieźle strzelasz. Dobrze, że nie musicie patrzeć, jak to się wczytuje 40 godzin. O, to pewnie będzie winnica. Ale fajne. Widzowie, w drodze dedukcji dochodzę do konkluzji, że no, chyba jednak tędy wejdę. Chyba jednak tędy wejdę. Nawet tam nie próbuję, kurwa. O! Ten jaszczur to jest jakiś giga przekoks. No kurwa, albo chyba nie tędy wejdę? Wejdę tu jakoś, słuchaj, podaj mnie rękę. Dobra, sam sobie poradzę. Hej, co się dzieje? Niech ci i nos w dzieciach wynagrodzi. Myślałem, że już będzie po mnie. Nie masz się już czego obawiać. Na pewno? Na pewno. Dzieci na razie nie planuję mieć, ale sakiewka by się przydała. Tak, oczywiście. Moja cała wypłata. Gdy tylko zejdę, otrzymasz i ją. Jak długo tu siedzisz? Całe wieki, ale na moje szczęście wilki nie skaczą tak wysoko. Co się stało? Miałem wracać, gdy usłyszałem wycie wilków i tak skończyłem tutaj, na tej skale. Możesz biec? I jakoś dam radę. Tylko proszę, zabierz mnie już stąd do domu, zanim ta bestia znowu się pojawi. To... Nie. A, dobra. Dobra, jest...
Nie, poczekaj. Trzymaj się blisko. Proszę. Nie. Co ze złotem? Dobra, sorry, że skipuję, bo... Ja jeszcze tam dalej iść. To wszystko, co mam. Ile? Kurzany mieszek, pokaż. 25 golda? Dobra, zostawiam cię tu, kurwa, na pastę tych wilków, jak ty mi tyle płacić. Słuchaj, jak wyglądała? Wspomniałeś o bestii. Jak wyglądała? Ten cieniosur pewnie. Nigdy czegoś podobnego na oczy nie widziałem. Była tam, o, koło tych drzew, naprzeciwko. Daj mi sturę leczniczą, a w życiu? Folkart mówił, że poszedłeś po jakieś zapasy. Większość z nich wymyła woda i pewnie już dawno dotarły do morza. Ale na łodzi powinna być jakaś butelka wina i ryby. Tylko nie każ mi po nie iść, bo i tak nie pójdę. Mam już serdecznie dość przygód na dzisiaj. Trzymaj się blisko mnie. Proszę, pospieszmy się. Dobra, damy radę, tylko jeszcze z dwa te. Jeszcze ze dwa tutaj. To nie są dzisiaj, jak one mają. One mają dziwną nazwę jakieś te potwory. Sierwojad. Dziwna nazwa, nie? Sierwojad. Dobra. Leśna bestia? A to jest leśna bestia, pokaż. Ożysz kurwa, co to jest? Jocie krynca. Jak to jakiś nasterydowany ten jest. Dobra, ty, a jak rozdupimy, jakie będziemy i siana, idę. Idę na leśną bestię. Oczywiście, że idę, kurwa, na leśną bestię. O kurwa, ewakuacja. Tankuj. Dżuk. Unik. Tankuj, bi. Tankuj. Tankuj. Ja biję z daleka, ty tankuj. Dobra, nie mamy, kurwa, szans. Jocie krynca. Jak to jest wielki hrabąż zjebany. No to nieźle, to pograli, czytaj. Ty, jakbym coś takiego na pretensje jakiś chyba jest, kurwa, największy mój koszmar życia. Wielki hrabąż. Nienawidzę skurwę synów. Raz mi kurwa ciary przeszły, jak zobaczyłem to gówno z bliska. Ja cię kryńca. O, ciekawe, czy to jest prawdziwa lokacja. Pewnie jest. Chciałbym się do niej udać. Co chciałem powiedzieć wam, to chciałem powiedzieć, że nie wiem, która kamera będzie najlepsza, więc ją zmieniam, kurwa, co 5 sekund. W pewnym momencie na pewno znajdę jakąś złoty środek i uznam, że jakaś będzie najlepsza, więc dzisiaj testuję ustawienia kamery do mojej twarzy. Słuchaj, jak ty ze mną idziesz, a my jesteśmy przy winnicy, no to kurwa, ja bym tu został, słuchaj, Rolf. Chodź ze mną, na pewno się nie zgubisz, na pewno damy radę, w dwójkę będzie raźniej, co? Na pewno będzie raźniej. Chodźmy do tej winnicy, jak już tu jesteśmy. Ale, kurwa, no z jednej strony ta, z drugiej strony to by się przydało dokończyć tą misję. Dobra, chodź, Rolf, bo ci się wypierdolisz zaraz i co będzie. Idziemy, a my tu lorowo, ja będę chciał tak trochę bardziej lorowo grać, czyli że jeżeli ktoś zginie, to zginie, no chyba, że wiecie, nie wiem, grę mi skraszuje albo coś. Albo będę miał buga, no to trochę inna sytuacja. Ja tak ogólnie wydaje mi się, że jakby robimy tak, że gramy, ktoś zginie, to zginie. Ja mogę na przykład stąd łowić te ryby? Mogę! Jakbym miał wędkę. A nie mam. Ty, a to co to jest, kurwa? Głodny czarny wilk? O, dobra. Wyjątkowo łatwo poszło, jak na taką dziwną nazwę, z której myślałem, że na mnie rozdupcy w 3 sekundy. Ja pierwszy raz widzę takiego wilka. Ale przynajmniej był głodny, a jak jest głodny, to znaczy, że jest słabszy trochę. Kura czarnego wilka. No dobra, idziesz? No chodź tu, kurwa, się zaraz bugujesz, jak to w każdej gierce. Trzymaj się, proszę. Te postacie, znaczy w każdej gierce, jak w każdym gotiku te postacie. Podoba mi się, że się zrespiły na nowo wilki. Bo dzięki temu ze skóry na farmie. Dobra, chodź tu, nie mam co na ciebie 3 strzał marnować. Pyk. Ciemny grzyb, co nie jak tak. Głodny wilk, co nie jak tak. Idziemy do miasta, znaczy do... Nie, zapomniałem, jak się nazywa to miasto. Jaka bardziej osada, niżeli miasto. Nie wiem, jak się nazywa nawet. Kurwa, ten pamięć do moich nazw. Tragedia. Ale przynajmniej wiem, jak nasz brat ma na imię. Jorn. A z początku tak. Jorn? Chyba, coś takiego było. Witam. Dzięki.
jestem twoim dłużnikiem. Spoko. Nowy wpis. Możemy jeszcze z tym pogadać, że ci znalazłem. Zioma. Rolf jest już bezpieczny. O, dziękuję. Kamień mi spadł z serca. Były jakieś problemy? Parę wilków, no. Parę wilków, ale jakoś sobie z nimi poradziliśmy. Wilki? Tak blisko muru wioski? No, trzeba będzie zawiadomić myśliwych. Te zwierzęta to nie przelewki. Udało mi się odzyskać część zapasów z łodzi rybackiej. Dobra robota. Nie sądziłem, że cokolwiek przetrwało te burze. Było zachować do siebie. Parę monet. Przynajmniej tyle mogę ci dać za twoją fatygę. Dzięki, przydadzą się. Ile? To ja dziękuję w imieniu swoim i Rolfa. A teraz wybacz, ale muszę wracać do pracy. To? Ile? Swoją drogą Rolf wspominał, że widział jakąś bestię. Od pewnego czasu wśród mieszkańców chodzą plotki. Nie no, widziałem, ja też tam widziałem. Okolice. Mocna jest bestia. Mówią, że przemyka z krajem lasu, wypatrując wieśniaków wracających z pól i miejsc połowów. Niewielu ją widziało, a jeszcze mniej przeżyło z nią spotkanie. Ja widziałem. Jeśli Rolf faktycznie ją widział, wielki jebany hrabos. To miał sporo szczęścia, że wyszedł z tego cało. Dobra. 280 golda, widzowie. Lecimy tu się kimnąć. Nauczymy się. I tą drogę do winnicy z powrotem to ja wam oczywiście pominę, bo to nie ma co, nie? Idziemy tam do winnicy. Może tam znajdziemy jakieś fajne misje i sobie porozmawiamy z postaciami. A czemu by nie, nie? Czemu by nie? Idziemy kimnąć się tu. Ty, tu kufer jest. Ale dobra, dobra, bo już mi wszystko się opierdalać, każdy kufer. Z mojego łóżka. No jak ja wydupcam? Słuchaj. Który mnie co nauczy? Witam serdecznie. Sprzedaj skóry? Pewnie, że tak. Skóra wilka. Wszystko. Dogadani. Cyk. Ojejciu, jak ja... No trochę dostajemy za to siana, bo my dostajemy chyba 100% tyle, ile ona kosztuje, więc to jest giga kost. Pohandlujmy. Słuchaj, pohandlujmy. Ja bym zakupił... No kołczany strzał to na pewno będzie trzeba zakupić. To tak, ale najpierw ucz mnie, teach me master, o polowaniu. Słuchaj, góry gadów. Ja bym wziął tak, wyrywanie skrzydeł, albo nie, pozyskiwanie sadła i wyrywanie gruczołów jadowych, coś takiego. A skóry gadów? Może skóry gadów jednak. Dobra, skóry gadów. Jak ściągać skóry z gadów? Niektóre aspekty zdzierania skóry gadów są łatwiejsze, a inne trudniejsze niż w przypadku reszty zwierząt. Trudniej jest się przebić przez te łuski, dlatego celuj pomiędzy nie, tam, gdzie są miękkie. Zrób nacięcie i zacznij zdzierać skórę. Na tym etapie robi się łatwiej, bo takie skóry są wytrzymałe i nie musisz być delikatny. Ale za to musisz włożyć w to dużo siły. Pogadali. Ile mam jeszcze siana? Mam 180 golda, czyli możemy się jeszcze czegoś nauczyć. I myślę, że pozyskiwanie sadła. Pozyskiwać sadło zwierzęce. Musisz zajrzeć pod skórę danego zwierzęcia. Całe szczęście znasz już podstawy, a przynajmniej powinieneś. Oddzielaj sadło od mięsa ostrym narzędziem. Pamiętaj, zanieczyszczony tłuszcz nie jest wiele wart, więc uważaj, żeby jakiś kłak futra się do niego nie dostał. Rozumiem, powiedzmy. Czy ja mam ci coś do sprzedania? No ja mam masę rzeczy, jakieś kosę, maczugi. Bo ja bym się tego nauczył, jeszcze byś mnie czegoś nauczył. Co ja powiedziałem? Ja bym się tego nauczył, jeszcze byś mnie czegoś nauczył. Niezła gra słów, ty. Ja bym ci to sprzedał i ty byś mnie jeszcze czegoś nauczył. Tak byśmy się umówili. Są ty na to dogadani, mamy deal, świetnie. No ten łuk też ci mogę sprzedać. Właściwie na razie to tyle, bo może ktoś zaoferuje za to trochę więcej. Wyrywanie gruczołów albo skrzydeł krwiopijców. Bierzemy skrzydła. Skrzydła krwiopijcom. To stosunkowo łatwe, ale trzeba być ostrożnym. Złap je u nasady i szarpnij, uważając, żeby ich nie połamać, bo tracą wtedy na wartości. Okej. Okay. Chociaż kurwa stopień, ile potrzebuje? 150 golda. Aha. Może coś bym sprzedał ciekawego, na przykład, no nie, no, eliksir zręczności nie mogę.
Ale może coś by się tutaj udało strzelać. Może te mięsa bym poszedł strzelać i jakoś by to wyszło. No chyba trochę mało tego mięsa. Więc może na razie odpuśćmy. W ogóle mam te pasy, ja ich nie mam założonych. Ochrona przed ogniem i co to jest? Do max punktów trafię. No kurwa, czemu nie? Jeszcze max many. Spoko. No spoko. Daje się git. I jeszcze z tą bym pogadał. Słuchaj, Markus. Hey, czy ty masz coś ciekawego do nauczenia mnie? O polowaniu na przykład. Wyrywanie. O. Aha. No tak. Ja myślałem, ja już kurwa taki zadowolony. Mówię, ja już wszystko umiem o polowaniu, a tu wszystko się trzeba osobno uczyć. Szybko! Kurwa, no chciałem się tu kimnąć. Dobra widzowie, udaję się do winnicy i widzimy się już na miejscu, żeby oszczędzić wam tą drogę do tej winnicy. Dobra, może to nie było długie, ale jesteśmy. O! Ciekawe... O kurwa, a to może być mocniejsza jakaś polna bestia, ja sobie tak na chillku. Jesteśmy, długo to nie zajęło, ale zawsze to z 5 minut tego, że nie jest oszczędzone dla widza czasu. I co wam, co miałem mówić? Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że pogadamy w tej winnicy i oczywiście zakończymy odcinek, tylko jeszcze sobie posprzątam te polne bestie. Czy ja w ogóle dostaję coś z tych polnych bestii? I czy ja im wyrywam na przykład pazury, kły? Cokolwiek? Czego plądrować? Nie no, to jak nie ma czego plądrować, to... To co ja się będę? Za darmo będę robić? Ty, ja myślałem, że ja te sadła będę pozyskiwać, ja... Ty, a co on taki wykrok robi? Dobra. Ty, ja myślałem, że sadła będę pozyskiwać z wilków i tak dalej, ja coś widzę, że nie. Chyba z wilka nie da się sadła, albo może muszę na przykład tym więcej sadła pozyskam, tym więcej będę go pozyskiwać, nie wiem czy... Taka tu chyba jest mechanika. Bierę chwasta, bo to zawsze jeden golda, chodź, ja posprzątać. Tak kumpli. Ty nie, też im zajebie, ale przynajmniej chwasty wyrwałem. Idziemy do tej winnicy. To wygląda jak winnica, są tam wina, więc chyba to winnica. Rdes polny, dobra, dawaj tu jeszcze 3 dynie. Jak ja farmerem zostaję. Ile kosztuje dynia? A zresztą to nieważne ile kosztuje, te dynie się... Ło, 7 golda? Te dynie się przydadzą do po prostu... Do tego, żeby gotować, nie? Tam... Co to jest tam po... A, to są te bestie, tak? Dobra, to może tu przyjdę kurwa później. Jak to leśne bestie są. Szybki sejwik i trzeba tutaj odbyć 3 rozmowy. Myślę, że tak no 50 minut i zakończymy odcinek. Ale dzisiaj 4 odcinki wlatują naraz, bo tamto wleciało chyba o 3 w nocy albo coś takiego. Masz dla ciebie. Podróż z gildią kupieską otrzymałeś. Gdzie to jest? Poka. Potrzebujesz dostać się do wioski, a może chcesz odwiedzić przyjaciela. Gildia kupiecka Rachos jest tutaj, by ci pomóc. Za drobną opłatę dostaniesz, gdzie tylko potrzeba. Oferujemy podróż wozem do wyselekcjonowanych miejsc. Szybka... Nie. No nie pierdol, że to jest szybka podróż. Skorzystamy, ale później. Na razie spytajmy. Archolos to wspaniała wyspa, stolica i prawdziwa perła wschodniego archipelagu. Słynie przede wszystkim z wina, ale są tutaj też surowce naturalne i rozwinięta infrastruktura. Nic więc dziwnego, że jest to tak ważny region dla królestwa pogrążonego w wojnie. Znaczną część kampanii Robara finansuje się z tutejszych pieniędzy. Jak życie? Trakty są względnie bezpieczne. Ale warto korzystać z naszych usług jako zabezpieczenie przed atakiem tej słynnej bestii, czy grupy bandytów. Chcę zobaczyć, czy to jest naprawdę szybka podróż, bo jeżeli to jest szybka podróż, to jest moja ulubiona gra od dzisiaj. Przebrany krzak winogron? Nie rozumiem trochę.
co ja mogę z tym zrobić? To za daleko, no kurwa, jak za daleko, jak to jest tu przecież. Co ja z tym mogę zrobić? No klikłem i co? No i co? No, halo? Nie no, zaraz mnie coś... O! I co ja robisz? Zbieram coś? To tylko animacja, czy faktycznie zbieram te winogrona? Jak na przykład jedna na sekundę i muszę tu... Nie, coś mi tu śmierdzi. Coś chyba nie o to chodziło. Chyba może dostanę misję i będę musiał na przykład opierdolić te wszystkie krzaki albo coś takiego i wtedy dostanę golda. Farmer, witam. Może w sumie coś powiesz. Opowiedz mi o Ricie. Opowiedz mi o Ricie. Kimkolwiek jest. Gdy Gaspar wyjechał na wojnę, spodziewałem się, że nic nie zostanie z winnicy. Okazało się jednak, że Rita doskonale wie, jak zadbać o gospodarstwo swojego męża. I tutaj Rita to rządzi, szef. Co możesz mi powiedzieć o tej okolicy? Uważaj na tereny wokół winnicy, zwłaszcza na las. Każdego dnia można usłyszeć te cholerne leśne bestie. Całe szczęście, nie wchodzą zbyt często na nasze tereny. Co nowego? Coraz głośniejsze dźwięki dobiegają z okolic bagien. Nie podoba mi się to ani trochę. Okej, okay, mamy jakieś podstawowe informacje o miejscu, w którym się znajdujemy. Co tu się dzieje? Witam serdecznie. To jest kogoś dom? Tyk. Wino, cyk. Farmer, farmer. Dobra, nic tu ciekawego nie ma, wydupcą. Pobudka, pobudka. Co się dzieje? Kim ty jesteś? Wynocha z mojego domu, jasne. Farmer, farmer, dobra. Patelnia, tu sobie możemy coś usmażyć. Ja bym z tą Ritą porozmawiał i może... Wow! Tu się wydobywa rzeczy? Zaraz zobaczymy, widzowie. Na pewno już pewnie. Raczej już w kolejnym odcinku zobaczymy. Witam! No właśnie mogłem ci skroić wcześniej kufer, poczekaj. Widzisz? No jasne, a może pójdziesz spać i najpierw ci opierdolę kufer, jak pójdziesz spać. Świetnie, dogadani. Pogadali. No ale też najpierw save'a walniemy. Jak tam widzowie, podoba się seria? Bo tak mało w komentarzach piszecie. Widzę, że oglądacie serię, ale tak mało w komentarzach. Ja bym chciał pogadać z widzami. To ma fajne, to jest fajne w graniu na żywo, że każdy sobie o wiele lepiej mu się pisze komentarze. Jakoś to tak płynie. Ktoś pisze, ja odpowiadam i spoko, ale... A tak jak nagrywam, to jakoś tak, tak nikt nic tu chce, ani komentarze, ani nic odpowiedzieć. Ja bym chciał sobie poodpowiadać na odcinkach, na komentarze. Tak jak na żywo jestem przyzwyczajony do odpowiadania. I tak jak nagrywam, to tak dziwnie aż. Przyzwyczajony. Jak ja 3 dni postreamowałem i ja już mówię, że ja geekiem przyzwyczajony. O, mogę dwa pierścienie. No git. Ochronę jeszcze przed strzałami. Dobra, witam serdecznie, Rita. Słuchaj. O, strój roboczy, poczekaj. Nic tu nie węszy, już. To nie było takie trudne. Badam. Poczekajcie, no przecież strój kurwa roboczy się sam jeszcze nie ukradnie. A zresztą tu jest chleb i wino. Chleb i wino. Trochę brzmi jak dodatek z Wiedźmina. Wiedźmin 3, chleb i wino. Witam, Rita, słuchaj, trzeba porozmawiać. Witam serdecznie. A, nie ukradnę ci mieszka. Zwykle to obcy przedstawiają się pierwsi, ale zrobię dla ciebie wyjątek. Mam na imię Rita i nadzoruję pracą tej winnicy. Znalazłaby się jakaś praca na twojej winnicy? Tak szczerze, to mam już dość robotników do opłacenia. Raczej nie potrzebuję pomocy. Ale ja mam łuk. Widzisz, od jakiegoś czasu mam problemy z ochroniarzem, którego wynajęłam do pilnowania upraw. Facet trochę się pokręcił, popilnował i nie powiem, dobrze się spisywał, ale teraz gdzieś zniknął. Nie wiem, gdzie może być, ale widziałam, jak szedł w kierunku jaskini. Jeśli go spotkasz, powiedz mu, żeby jak najszybciej wrócił. I w jaskini potwory. Cholera wie, nie spisuję z ludźmi kontraktów, po twarzy ich kojarzę, ale chyba na N i było krótkie. Przepraszam, witały.
Teraz twitchowski humor. I to już mi zryło, Twitch mi już rozpierdoli banie. Wbrew temu, co pewnie słyszałeś, jeżeli nie kumasz o co chodzi, to nieważne. A jeśli pytasz o typ, a kumasz to kurwa, to niedobrze. Wytwarzamy wina z domieszką miodu i cytrusów. Dzięki temu są słodkie, lekkie i doskonale orzeźwiają po ciężkim dniu pracy. Daj na próbę. Dobrze się sprzedają? Moi klienci są zadowoleni z tej drobnej zmiany, a to najważniejsze. Większość ludzi jednak nie lubi zmian i wybiera cierpkie trunki Holdwiga z winnicy na północy wyspy. Nie da się ukryć, że wino, które produkuje, jest niezłe, a jego uprawy i możliwości finansowe ogromne. Ale od czasu konfliktu Holdwiga z jego młodszym bratem, Czerwone Valerio podrożało i straciło swój dawny prestiż. Podoba mi się to. Nie żebym narzekała. Znaczy, na tej przepychance o stołek mogę tylko zyskać. Jakbym ja tylko jeszcze te nazwy zapamiętywał, to już bym wiedział, już bym znał opis każdego wina. Podoba mi się to, wchodzenie w taką gierkę, z każdą tą rozmową płyniemy dalej, jakby pogrążamy się w tym świecie i mówimy, to wino jest tańsze, to wino jest droższe, dlaczego tak się dzieje. Podoba mi się to. Co takie wiesz o tym konflikcie? Ludzkość tej podobno wyspy. Poszło o spadek po Nestorze rodu. Zaczyna żyć. Przed śmiercią przepisał winnicę na swojego młodszego syna, Andreasa. Prawo spadku nie przeszkodziło jednak Holdwigowi w wypędzeniu brata i zagarnięciu całego majątku dla siebie. Od tamtej pory synowie Valerio pozostają skłóceni, a władze bacznie obserwują, komu ostatecznie przypadnie winnica. Dziwię się, że mają tyle cierpliwości i jeszcze sami nie przejęli jej siłą. Czemu Holdwig zawdzięcza swój sukces? Sukces? Nie rozśmieszaj mnie, chłopcze. Kto normalny podnosi ceny, gdy brakuje rynków zbytu, a szlaki handlowe w zasadzie nie istnieją? Może po prostu zawęża klientelę? Gdzie tam? Holdwig to prosty chłop. Nie ma pojęcia o interesach. Prawda jest taka, że wszystko zawdzięcza swojemu ojcu, a w drugiej kolejności gubernatorowi. O. Poczęstujesz mnie swoim winem? Na próbę. Jasne, ale tylko odrobiną. Za resztę będziesz już musiał zapłacić jak każdy inny klient. Oto mój sztandarowy produkt. Dziedzictwo Arrazola. Lekkie, orzeźwiające i na kieszeń każdego. Spróbuj sobie. W takim razie twoje zdrowie. Nie! Nie! Ale dwa dostałem. Nutka owoców faktycznie jest dość wyraźna, ale czuję też jakby ocet. Ocet? Niemożliwe. Pewnie wcześniej piłeś albo jadłeś coś, co pomieszało ci smaki. O. Pokaż, ja bym chciał zobaczyć. Nie, już nie, poczekaj chwilę. Dobra, bo czego, ona nas. Czego bo... tutaj węszę? No czego tutaj węszę, kurwa? Idę spać, bo już wkurwiasz. Dobra, całuj się mnie w dupę. Czego tutaj węszę? Idę ci spać na łóżku, wydupcasz. O, słuchaj Rita, może teraz porozmawiamy. Wyspana? Cieszę się, miło się spało na ziemi, mam nadzieję. Dobra, pokaż to wino, chciałem zobaczyć, co to jest za wino. Wieloletnie wino i to jest... To jest to wino, tak? I które to jest wino? Butelka czystego spiryta, no i to jest trun, to jest trun. Odnowa many, 150 minus punktów trafień 20. To jest to, czy to jest to? A nie, to. Nie, które to jest, kurwa? Co my dostaliśmy? Aż se muszę zobaczyć. Wieloletnie wino? Nie. Północny krain nie. Albo wieloletnie wino Araxos, albo dziedzictwo Arrazola. Jak to jest niby na kieszeń każdego, jak to 50 golda kosztuje? Lekkie wino półsłodkie o bursztynowej barwie miodowej. O. Ej, ty. Plus 50 golda. Pokaż, co masz na sprzedaż. Proszę bardzo, wybierz sobie. Co masz na sprzedaż? Pewnie wino masz na sprzedaż. Kompost z jagód. Dziedzictwo. No chyba to dostaliśmy, to dziedzictwo. Kompost z dyni. No nic ciekawe. O, słodkie bułeczki. Ja bym pokupował te przepisy. Chociaż czy ja chcę kupować te przepisy? No niby też jak pokupuję te przepisy i je porobię, to ogólnie będę dostawać w tym domu za każdy przyniesiony jakby osobny przepis, osobne danie, które zrobię.
też dostanę golda, więc w teorii to możemy potraktować jako tak zwaną inwestycję w przyszłość. Natomiast chyba musimy wybierać jedzenie, które nie odnawia punktów trafień. Tak mi się wydaje. Więc może to jedno kupię i tutaj chyba będzie tak zwane zakończenie odcinka. Dalej jeszcze pochodzimy po winnicy jutro i zobaczymy. No i zobaczymy, co dalej w sumie porobimy. Jutro. Dzisiaj, oczywiście, że dzisiaj, bo odcinki dwa razy dziennie. Dzięki, że tak licznie oglądacie serię. Zostawcie lajka, wpadnijcie na Twitcha. Tam giga dymy, śmigła, chłopie. Wszystko jest, normalnie wszystko. Stranie do wiadra, giga koks. Pozdrawiam serdecznie i widzimy się jutro. Dzisiaj, co ja gadam. Nara, widzowie.